W końcu się nagrywa. Już tyle razy włączałem kamerę, ale się tak naprawdę nie włączyła i nic się nie nagrywało. A chciałem tylko powiedzieć, że właśnie byliśmy znowu w szkole załatwiać nasze re-entry po to, żeby nie stracić naszej wizy studenckiej. No i sprawy pomalutku posuwają się do przodu. Pani wypełniła taki plik dokumentów, standardowo jak to w Tajlandii. To jest kraj, który marnuje najwięcej papieru na urzędowe sprawy. I za 2 godzinki mamy się spotkać z jednym z pracowników ze szkoły pod urzędem imigracyjnym. Takie coś oczywiście nie obeszło się bez opłaty. 1500 batów od osoby za załatwienie takich papierków, za opłacenie tego w urzędzie imigracyjnym. Możliwość po prostu powrotu, wyjazdu z kraju, powrotu do kraju, tutaj do Tajlandii i nie stracenia wizy edukacyjnej. 1500 batów od osoby, czyli jakieś 180 zł od osoby, czyli łącznie 2 osoby, 360 pod 400. Także takie koszty z tym są związane. Za wszystko tu się płaci, bo tak tutaj jest, no ale już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale właśnie wszystko można załatwić. To, że to wszystko się płaci, to ok, ale wszystko się załatwia, więc to jest druga strona tego medalu. Także o pierwszej widzimy się z pracownikiem pod urzędem imigracyjnym, a tymczasem możemy jechać do domu albo na kawę. Jak tam 95 na stacjach w Polsce? Tutaj 40 batów, czyli jakieś 4,70 mniej więcej za litr benzyny. Diesel, o, diesel dużo tańszy, tylko w sumie nie wiem który, ale i tak kosztuje około 30 batów, to jest tak tanio? Z jakieś 3,70? Kurczę, chyba niemożliwe. Czekajcie, tam jest diesel, jakieś 42 baty, no to dobra, niech będzie choćby 5 zł. To diesel około 5, benzyna 4,70. Takie ceny obecnie, ale hałasuje, obecnie w Tajlandii na stacji. A my właśnie parkujemy naszą furę. No idę. Co się pieknisz? Już kolejeczka się robi za nami, ale pan i tak tankuje. Do pełna prosimy. Okej, okay. How much? Trzymaj. Tamta jest do czego? Do motorów czy co? Za 91, no też do motorów. No. Do motorów, czy jak coś albo do samochodów. Czym się różni, że jest słabsza, a... My nie tankujemy słabszej, my tankujemy lepszą 95, bo my dbamy o naszą furę, bo jest nasza prywatna. Tak jak wspomniałem, my robimy takie re-entry, ale raz, tylko na jedno opuszczenie Tajlandii i na jeden przyjazd do Tajlandii. Ale jeśli ktoś chciałby kilkukrotnie opuścić Tajlandię i kilkukrotnie przyjechać do Tajlandii, to wyrabia się takie multi-entry na kilkukrotne opuszczenie kraju. I to kosztuje 4,5 tysiąca batów od osoby. No i powiem wam, że tak w sumie średnio się to opłaca, bo gdybyśmy chcieli nawet kiedyś w tym samym roku jeszcze raz wylecieć za granicę gdzieś, na przykład choćby do Kambodży i z powrotem, to też potrzebowalibyśmy takie re-entry zrobić. No ale to wydalibyśmy kolejne 1500 batów i teraz wydajemy 1500, to mamy 3000 na osobę. I nawet gdybyśmy chcieli kiedyś jeszcze raz gdzieś wylecieć w tym roku gdzieś sobie za granicę, to znowu wyrabiamy sobie takie pojedyncze re-entry za kolejne 1500 batów. I nawet trzykrotne takie wyrobienie tego re-entry kosztuje nas właśnie 4,5 tysiąca batów, a tak to trzeba wydać od razu te 4,5 tysiąca na multi-entry, więc trzeba naprawdę wiele razy opuścić tą granicę i później chcieć wrócić do Tajlandii, żeby opłacało się od razu zrobić to multi-entry. Bo dopiero za czwartym razem, kiedy chcemy opuścić granicę i później powrócić, to dopiero zaczyna się to opłacać. No chyba, że po prostu opłaca się za trzecim, ale nie finansowo, tylko to, że nie musimy udawać się po raz kolejny do urzędu. Więc tak wyglądają, kurde, te sprawy tutaj urzędowe, kosztowne. Za wszystko tu się właśnie płaci, tak jak mówiłem wcześniej. Za jedne rzeczy trochę mniej, za drugie rzeczy trochę więcej. Ale co by się nie chciało załatwić w urzędzie, czy cokolwiek tutaj gdzieś w jakimś biurze, czy czymkolwiek, to szkole, czy gdziekolwiek, to po prostu za wszystko trzeba dość słono zapłacić. Także pod tym względem Tajlandia tania nie jest. Jeszcze w sumie jedna rzecz odnośnie tego multi-entry, re-entry, to jest potrzebne tylko w momencie, kiedy nie chcemy stracić wizy, którą obecnie posiadamy. Bo jeśli ktoś chce polecieć sobie do Polski, wrócić z powrotem do Tajlandii, to żadnego ani multi, ani re-entry nie potrzebuje. To jest tylko, jeszcze raz, żeby było jasne, potrzebne dla osób, które mają na przykład roczną wizę, do końca wizy mają jeszcze wiele miesięcy, to tylko takie osoby potrzebują takie re-entry czy multi-entry, którzy chcą zachować wizę.
ale jeśli ktoś nie potrzebuje albo właśnie kończy mu się jakaś tam wiza i leci gdzieś za granicę po to, żeby tutaj później wrócić i dostać wizę turystyczną, no to, to spokojnie może sobie latać i żadnych multi-entry ani re-entry nie musi wyrabiać. Multi-entry lub re-entry jest tylko po to, żeby wylecieć z kraju i zachować wizę, którą obecnie się posiada. Także to, żeby było jasne. Jak ktoś nie posiada żadnej wizy albo posiada tylko turystyczną, no to żadnych takich multi-entry albo re-entry nie robi. Fajnie się tu u nas teraz przy tym stoliku siedzi, na tych ławeczkach i krzesełkach, bo jest na dworze bardzo gorąco, a obecnie tutaj w tym korytarzyku wieje dość silny wiatr. Jest przyjemnie, jest cień, jest przyjemny wiatr i przyjemnie można sobie tutaj teraz posiedzieć. Tak to tutaj u nas ładnie wygląda na podwórku. Że my już tutaj nie musimy przychodzić tak często, jak musieliśmy wcześniej, dopóki nie mieliśmy wizy studenckiej, to raz na miesiąc trzeba było się tutaj zgłosić, wystać w tej ogromnej kolejce, która jest za mną, wziąć dokumenty, pójść do okienka obok, wrócić się, coś tam załatwić, pójść znowu do innego okienka, wziąć jakieś znowu inne dokumenty, pójść do innego okienka, pójść tam coś zapłacić, znowu się wrócić, znowu coś wziąć, znowu coś załatwić i tak w kółko. I wrócić za tydzień po biuro paszportu, bo ten dzień już niestety nie było opcji. Na szczęście już to jest za nami. Mamy wizę na rok czasu, więc mamy spokój. No teraz tylko jedynie co, to musimy załatwić sobie ten wyjazd i wjazd, żeby nie stracić tej wizy. No i raz na 3 miesiące teraz musimy to tylko wpaść, ale już nie załatwiać tych wszystkich dokumentów, tylko dosłownie, tak można powiedzieć, wręcz się tylko podpisać, zapłacić coś tam i to całe załatwianie raz na 3 miesiące. Więc jest naprawdę dużo, dużo lepiej teraz. Z tą wizą. Mimo że wydawałoby się, że sezon już się trochę w Tajlandii skończył i tutaj w Pattaji czasami widać to, że jest mniej turystów, to jednak w urzędzie imigracyjnym dalej jest pełno ludzi, pełno, duże kolejki, a i tak już jest po 13. To co się pewnie tutaj działo o godzinie 10, 11, 9 rano, no to na pewno było jeszcze z 2 albo 3 razy tyle ludzi. Z nowości takich, które tutaj znowu wprowadzili, to zrobili zadaszenie. No to chociaż tyle dobrze. Co prawda jest trochę mało powietrza, nie wieje wiatr, no ale przynajmniej nie świeci słońce. Wcześniej tutaj tego nie było. No i mocno jarało tutaj. No i tak, najpierw godzina w szkole, później 1,5 godzinki w urzędzie imigracyjnym, ale jeszcze między jednym a drugim 2 godziny przerwy. No więc prawie cały dzień zmarnowany, ale nasze re-entry zostało załatwione. Mamy jeden problem z głowy. Dokumenty podpisane o kolejne przedłużenie wizy też już mamy załatwione. Wszystko pozapłacane, wszystko porobione. Jesteśmy na szczęście już z wszystkim załatwieni i gotowi do opuszczenia na chwilę Tajlandii. Idziemy się schłodzić do galerii. Będziemy coś tu jeść? Tak, musimy. Musimy? Ktoś jest głodny? Wszyscy. A, dobra. Dobra, ostatni temat jeszcze, który chciałbym poruszyć dzisiaj, to jest, czy jest Tajlandia tania, czy nie jest, bo widzę w komentarzach dużo, dużo komentarzy na ten temat, bo ostatnio na moich filmach dużo pojawia się rzeczy drogich, zagranicznych, importowanych i tak dalej, no gdzie te ceny są no, wyjątkowo duże akurat, przynajmniej właśnie jak na Tajlandię, która miała być taka tania, ale jeśli na przykład chodzi o posiłki, o takie dania jak na przykład to, gdzie mamy tutaj, no cały talerz ryżu i dość sporo naprawdę golonki, świńskiej golonki, no to takie danie kosztuje tutaj 8 zł na przykład. Czyli jedno takie danie 8 zł, drugie takie danie 8 zł, do tego mamy sosy, czosnek, papryczki. Tutaj jest papaja salad, która też kosztuje około tam 8-9 zł. Emi tutaj też miała porcję ryżu swoją z kurczakiem i rosołek, gdzie też kosztuje to około 8 zł.
zupka za darmo, tak? No i gdybyśmy to podliczyli, no to taki obiad, który sobie teraz zjemy na 3 osoby, to zapłacimy jakieś 35-6 zł, więc jeśli chodzi o to, no to nie jest drogo, to akurat nie jest drogo. I to nie są jedyne rzeczy, które można tutaj dostać w galerii, na przykład w takim food parku, czyli w takim, no w galeriach, jak to w galeriach się zawsze idzie do galerii i później się gdzieś coś je. Znajdziecie ryżówkę, na przykład steka z frytkami. Gdzie można kupić na przykład steka z frytkami za też, nie wiem, tam 8, 9, 10 zł, czy coś koło tego. I są tutaj po prostu właśnie takie ceny za na przykład jedzenie i można zjeść i, że tak powiem, żyć tanio. Ale oczywiście też można pójść do drogich restauracji i zapłacić tyle samo, co w Polsce lub dużo drożej nawet jeszcze. Zależy oczywiście, co się jeszcze zamówi. No nie wiem, jak to powiedzieć, ale no w Tajlandii można żyć chyba tak, jak i wszędzie. No raz można żyć tanio, a raz można żyć bardzo drogo, gdzie to już w sumie zależy od każdego, jaki po prostu, tak, co kto lubi i jaki sposób tego życia sobie wybierze. Zgadza się, czy się nie zgadza? Dajmy Drocie zjeść. Ja też już tu biorę. A gdzie są moje sztućce? O, co one tak daleko? Proszę mi oddać moje sztućce. Dziękuję bardzo. No dziękuję, dziękuję. Chciałam powiedzieć, że to jest tańskie jedzenie i po jakimś czasie już też się ma go dosyć. Wtedy się idzie na drogie europejskie jedzenie. No właśnie. No tak, no tak. Zgadza się. Tymczasem polewamy fajnym, kwaśnym, ostrym sosem tutaj sobie golonkę i ryż. Do tego bierzemy czosnek, który jest bardzo dobry. Dużo czosnku. O, zaraz będziemy sobie tu przegryzać, tak normalnie, na świeżo. Świeży, pyszny czosneczek. No i taka chociaż jedna papryczka też tu na talerzu musi wylądować. No i jeszcze temat odnośnie cen i tego, czy życie w Tajlandii jest drogie, czy tanie, to na pewno jeszcze zrobimy, bo ten temat trzeba jeszcze poruszyć. Ale patrząc na restauracje typu MAC, na przykład polskie ceny i tajskie, to chyba są porównywalne. No tak, chyba tak. Może lody są trochę tańsze. I napiszcie w komentarzu, czy są takie w Polsce, nie tylko w lecie, takie lody w rożku w McDonaldzie. Bo ja słyszałam, że chyba tylko w lecie są, ale nie wiem, czy tylko w lecie, czy może przez cały rok też. No właśnie, bo w sumie w zimie nas nie ma, to nie wiemy, nie mamy jak sprawdzić. Ale tutaj są przez cały rok. Dobra, ja zabieram się za jedzenie. Także zachęcamy do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę pod filmem i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie, hej, cześć.